Księga Izajasza, rozdział 61. Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Izajasz zapowiada tutaj jakiegoś wysłannika Boga, który zostanie przez niego namaszczony i przeznaczony do szczególnej misji. Ma przyjść do tych, których serca są skruszone, ma opatrzyć ich rany, ma wyzwolić więźniów i przywrócić ślepym wzrok. W Ewangelii Łukasza czytamy, że Jezus przeczytał ten fragment w synagodze w Nazarecie i powiedział, że to proroctwo Izajasza się właśnie wypełniło, ale jego ziomkowie nie uwierzyli w niego i w końcu próbowali go zabić. Także podczas swojego pierwszego pobytu na ziemi Jezus nie znalazł zbyt wielu ludzi, których serca są skruszone i nie wszystkie zapowiedzi, które są w tym rozdziale, wypełniły się. Ale ci wszyscy, którzy zwrócili się do Niego, otrzymali duchowe wyzwolenie i przejrzeli duchowo, zobaczyli duchową rzeczywistość. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Ten wysłannik ma ogłosić czas łaski, czyli szczególnej, niezasłużonej przychylności Boga, ale też jego pomsty. Można się domyślać, że ta pomsta ma dotknąć jego wrogów. Jan Chrzciciel pewnie spodziewał się, że Mesjasz będzie od razu karał tych, którzy są wrogami Boga i dlatego zaczął wątpić w to, czy Jezus nim rzeczywiście jest. Ale ci wszyscy, którzy byli zasmuceni z powodu swojego grzechu i zwrócili się do Jezusa, doznali pocieszenia. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Ten wysłannik miał pocieszyć płaczących nad Syjonem. Można się domyślać, że będą płakać z powodu jakiejś klęski, która dotknie Izrael i ma doprowadzić do tego, że ta żałość zamieni się w radość. To się nie wypełniło podczas pierwszego przyjścia Jezusa, bo niewielu Żydów go rozpoznało jako Mesjasza. No i niewielu stało się tymi dębami sprawiedliwości, szczepem Pana, bo niewielu w Niego uwierzyło. I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. Mesjasz ma doprowadzić do tego, że Żydzi odbudują osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. Kiedy Jezus pierwszy raz pojawił się na ziemi, takich osiedli opustoszałych od wielu pokoleń pewnie zbyt wiele nie było. Dopiero później Żydzi zostali wypędzeni ze swojej ziemi i ten powrót zaczął się stosunkowo niedawno. I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami. A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga, mianować was będą. Z bogactw pogan będziecie korzystać, a ich sławą będziecie się chełpić. Ten wysłannik ma doprowadzić do tego, że Żydzi będą dla pogan jakby kapłanami Boga, czyli pośrednikami między nimi a Bogiem. To się nie wypełniło, no ale to się wypełni, kiedy Jezus przyjdzie na ziemię po raz drugi. I wtedy też poganie będą płacić Żydom za to pośrednictwo między Bogiem a nimi i będą wykonywać fizyczne prace dla nich. Za to, że hańba ich była podwójna, a zniewaga i opylwanie były ich udziałem. Dlatego odziedziczycie podwójną cząstkę w swoim kraju i wieczna radość będzie waszym udziałem. Mesjasz ma położyć kres hańbie i zniewagom, jakie znosi Izrael. Ma sprawić, że odziedziczą swoją ziemię i będą już wiecznie się radować. To na razie
jeszcze się nie wypełniło. Bo ja, Pan, który miłuje prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze. Dopiero kiedy naród izraelski uznał w Jezusie Mesjasza, to skutki tego wiecznego przymierza objawią się. Ich ród będzie znany wśród narodów, a ich potomstwo wśród ludów. Wszyscy, którzy ich ujrzą, uznają ich za ród błogosławiony przez Pana. Także wtedy Żydzi będą przez wszystkich uznani za błogosławionych, czyli za takich, którzy doznają szczególnej pomocy i opieki ze strony Boga. No w tej chwili nie każdy jest takiego zdania o nich. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Każdy, kto uwierzył w Jezusa, został zbawiony i otrzymał Jego sprawiedliwość w darze. Także ta zapowiedź Izajasza spełniła się. Bóg nas przyozdobił tą sprawiedliwością, którą Jezus okazał, będąc na ziemi. Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. No tak jak z nasiona wyrasta roślina, która jest znacznie większa od nasienia, tak ze Słowa Bożego wyrośnie sprawiedliwość i chwała. Kiedyś Izrael przyjmie Jezusa jako Mesjasza i wtedy właśnie ta sprawiedliwość i chwała stanie się udziałem tego narodu.